Krzyżaniowskiej Rady Kobiet, Kobiety z Pasją. Anna Pyrak, witam. Szanowni Państwo, Dzierżoniowska Rada Kobiet powstała w 2019 roku. Czas pandemii, rok 2020, rok 2021 nie służył spotkaniom w rzeczywistości, dlatego przeniosłyśmy się do sieci i wówczas to online przeprowadzałyśmy również eventy takie jak dzisiaj, ale cieszymy się, że dzisiaj mogliśmy zaprosić Państwa i jesteśmy tego wieczoru razem po to, żeby porozmawiać z Anią o jej pasjach. Wydaje Wam się, że żyjecie w zwyczajnym świecie, szaroburym, może nieciekawym, a dzisiaj zobaczycie, że jest zupełnie inaczej. Wystarczy na tę rzeczywistość popatrzeć tak, by dostrzec piękno i jego niezwykłość, i jej niezwykłość tej rzeczywistości, by uświadomić sobie, że żyjemy w najdoskonalszym ze świata. Ale niewątpliwie pasje również mają osoby, które dzisiaj występowały przed chwileczką. Monotonii Primitivo. Zapraszamy bardzo serdecznie. Była wystawa w Dzierżoniowie, w Świebodzicach, na Jatkach w Wrocławiu. W związku z tym, że tak pokazywaliście prace w różnych miejscach, znaleźli się nabywcy na nie. Było duże zainteresowanie, prawda? Zgadza się. Pierwsze miejsce i 2007 trzecie miejsce. Zgadza się. No i bardzo dobrze, że taki dolnośląski konkurs organizujemy, bo... Tak, jest to promocja dla, tak, dla twórców. Cię zawiodła mozaika. No wszystko po kolei, no właśnie ten gobelin jeszcze był najczystszy z tego wszystkiego. Bo mozaika to naprawdę jest taką dosyć, no, bardzo trudną pracą. Macie już kilka takich sukcesów, Dzierżoniowie. Na ulicy Krasickiego mamy piękną mozaikę przygotowaną przez Was z okazji rocznicy, tak jest, setnej rocznicy wyzwolenia, otrzymania niepodległości. Zostało na zawsze i zdobi miasto na zawsze, prawda? Myślę, że to piękne jest. Widziałam, że wiele osób sobie przy tej mozaice zdjęcia robi, uznając, że jest wyjątkowa. Jeszcze gdzieś w jakichś miejscach, bo obok swojego domu, wiem, jeszcze koty macie? Jeszcze radio, takie lekko 3D, jest w biurze promocji, w Rynku. Także jest tam na ścianie. Jeżeli chodzi o mozaikę niepodległości, to, no, to było wyzwanie. Muszę przyznać, że no, tam jest prawie 12,5 metra mozaiki. Gratuluję do wszystkich Polaków. Dziękuję za rozmowę.